Siema, z tej strony Żółty, a na dziś przygotowałem dla Was już 49. odcinek serii Top 5. Dzisiejszym tematem będą najlepsze update'y w całym World of Tanks, oczywiście moim subiektywnym zdaniem. Więc jeżeli uważacie, że jakiś update był lepszy niż te, które dzisiaj Wam wymienię, to napiszcie o tym oczywiście w komentarzu. Zachęcam również do zostawienia lajków pod tym filmem i takie, myślę, 765 lajków będzie skutkować szybszym pojawieniem się kolejnego odcinka na tymże kanale. No i oczywiście zachęcam do zostawienia suba, aby być na bieżąco z moimi filmami i tutaj macie listę 5 ostatnich subskrybentów. A teraz lecimy z filmem. Na miejscu 5 pojawił się update 0.9.17 z 14 grudnia 2016 roku. Otóż w tym update'cie zostało dodane nowe państwo, nowe drzewko. Chodzi mi tutaj dokładnie o Szwedów. Jak na tamte czasy były dostępne tylko dwie gałęzie do szwedzkich czołgów, do Kranwagena oraz do STRV-103B. No i właśnie przez to, że STRV-103B został dodany, jak i same UDS oraz Stridswageny 103.0, dostaliśmy nową mechanikę, czyli ostrzału i przemieszczania się. Chyba nie muszę dokładnie tłumaczyć, jak działa ta mechanika, ona jest już od prawie 3 lat. Więc jak dla mnie ta nowa mechanika naprawdę dodała tyle możliwości grania, nowe taktyki, że dla mnie naprawdę ten update był cholernie ważny. Tak naprawdę dzięki temu update'owi dzisiaj mamy nasze UDS-y jako medy, UDS 15-16 chociażby na przykład. A im więcej takich nowych mechanik, im więcej czołgów, tym lepiej, tym gra jest po prostu bardziej zróżnicowana oraz powstają nowe to taktyki dla tych właśnie że pojazdów. Z mniejszych nowości, jakie były w tym update'cie, były to buffy dla pojazdów premium. Dokładnie jakie buffy to były, to Wam nie będę mówić, bo tego jest naprawdę od cholery, ale to były strasznie ważne buffy dla takich pojazdów jak na przykład IS-6, Super Pershing czy jak Tiger 8-8. Tak więc update moim zdaniem bardzo ważny i bardzo istotny, chociażby dlatego, że właśnie zostało dodane nowe państwo, czyli Szwedzi, nowa mechanika, czyli tryb ostrzału i przemieszczania się oraz zostały zrównoważone przestarzałe premki 8 tieru. Na czwartym miejscu pojawił się update 1.5 w maju 2019 roku. I co zostało dodane w tym update'cie? Na pewno bitwy rankingowe. Chodzi mi tutaj dokładnie o po prostu sam nowy sezon bitew rankingowych. Ale co ważniejsze, dodano nowe konto premium, które jest dedykowane tylko dla World of Tanks. No które, jak wiemy, zapewnia dodatkowe korzyści. W tym update'cie również zostało dodane wykluczenie map. Po prostu gracze mogą wykluczyć jedną mapę z puli bitew standardowych. A gdy posiadamy specjalne konto premium World of Tanks, możemy wykluczyć aż dwie mapy. I to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra zmiana. Dodatkowo mamy szwedzkie pojazdy średnie wysokich poziomów. Z właśnie wcześniej omawianym zawieszeniem hydropneumatycznym. Ale co chyba najważniejsze w tym update'cie, zostały usprawnione pojazdy takie jak Emil-1, Emil-2 Kranwagen, oraz przede wszystkim trole na czołgu typ 4 Heavy oraz typ 5 Heavy. Dostały one takiego nerfa, że naprawdę już pomidorki tak chętnie nie chwytają za te typki. Niestety również FV4005 Stage 2, zwany również jako lodówka, dostał dość sporego buffa, który no cóż, jednak trochę zmienił ten pojazd. Ale na pewno jeżeli chodzi o ten update, to nowe konto premium specjalnie dla World of Tanks, wykluczenie map, zbuffowanie oraz znerfienie pojazdów wysokiego poziomu, czyli Emil-1, Emil-2 oraz Kranwagen, tak samo działa dla typa 4 Heavy oraz typa 5 Heavy. Oraz samą nową gałązkę szwedzkich pojazdów średnich. Na trzecim miejscu pojawił się update 1.0.1 z 2 maja 2018 roku. I co zostało dodane w tej aktualizacji? Otóż nowa nacja w grze, czyli Włochy. I dzięki temu, że Włochy zostały dodane na wysokich poziomach, czyli 8, 9 i 10, mają specjalny mechanizm dosyłający, dostępny tylko dla pojazdów włoskich. No chyba, że mówimy na przykład o takim ISie 3A, ale to jest jednak troszeczkę inny przypadek. Jak wiemy, ten magazynek, jeżeli tak go w ogóle możemy nazwać, działa podobnie jak zwykły magazynek, tylko z tą różnicą, że każdy pocisk ładowany jest osobno. Zresztą nie muszę Wam tego tłumaczyć, bo wiecie na pewno o co chodzi. Dodatkowo wprowadzono linię frontu, coś co jest naprawdę cholernie dobrym trybem, przynajmniej jak dla mnie. Co prawda nudzi się on dość szybko, aczkolwiek naprawdę gra graczami na wielu frontach 30 na 30 pojazdy 8 tieru, to ile zarabiamy kredytów, te nowe możliwości jakie mamy na tym trybie, naprawdę jest to godne polecenia.
Co więcej, w tym update'cie materiały eksploatacyjne oraz amunicja premium były dostępne od tego update'u tylko za kredyty. Co prawda nikt nie kupował już w tych czasach takiego na przykład, nie wiem, golda za prawdziwego golda, no ale zostało to usunięte, teraz kupuje się tylko to za kredyty. Mała zmiana, ale jednak trochę cieszy. A już z większej nowości w tym update'cie na pewno było to, że mapa prowincja została znowu dodana do gry. Co prawda wygląda ona kompletnie inaczej aniżeli kiedyś i no cóż, moim zdaniem nie powinno się nią grać na 10 tierach, lecz na szczęście Wargaming to zmieniło i teraz prowincja jest naprawdę fajną mapą grywalną do tych 6 czy tam nawet 7 tierów. Tak więc najważniejsze w tym update'cie to Włochy, czyli nowy mechanizm dosyłający, linia frontu oraz mapa prowincja. Naprawdę bardzo bogaty update. Na drugim miejscu pojawił się update 0.9.18 z 27 kwietnia 2017 roku, więc już naprawdę dość dawno. I co w tym update'cie dostaliśmy? Otóż nowy mechanizm losujący. Naprawdę losowanie graczy czasami było tak denerwujące, że na szczęście Wargaming się za to wzięło i robili drużyny w układzie 3-5-7 oraz 5-10 dla dwupoziomowych bitew. Co prawda teraz jest to zmienione, ale wcześniej to naprawdę bardzo dobrze działało, dopóki gracze po prostu nie zrobili sobie wyższych tierów. Dość kontrowersyjną zmianą jest zmiana w rozgrywce artylerium. Otóż artyleria dostała wtedy ogłuszenie. Artyleria nie miała już w ogóle żadnych pocisków PP, tylko same haeki oraz goldowe haeki. Czy to jest zmiana dobra czy zła, to myślę, że trzeba by porozmawiać o tym w osobnym filmie, aczkolwiek dajmy, że no zmieniło to w mocny sposób rzeczywiście rozgrywki w World of Tanks. Artyleria dalej jest w stanie one-shotować jakiekolwiek pojazdy, aczkolwiek nie tak często jak zwykłe artylerie, które były przed tym update'em. Lecz naprawdę dużą zmianą na pewno było dodanie czołgów lekkich 10 poziomu, jak radzieckiego Testo LT, niemieckiego RHM Panzerwagena, francuskiego AMX-a 1305, amerykańskiego Sheridana oraz chińską WZT-132 Myślnik 1. Naprawdę lighty 10 tieru zmieniły rozgrywkę w World of Tanks. Może nie tak mocne jak ogłuszenie artylerii, aczkolwiek naprawdę sprawdzają się one chociażby na CW-kach czy twierdzach 10 tieru, czy na samych randomkach. No i co za tym idzie, również losowanie lightów zostało zmienione. Po prostu lighty losuje tak jak zwykłe czołgi kiedyś. Taka na przykład 7 light mogła wylądować nawet na 10 tierach. Teraz jest już to normalnie jak ze wszystkimi zwykłymi czołgami. I co więcej, jeszcze w tym update'cie dostaliśmy regenerację materiałów eksploatacyjnych. Także taką na przykład apteczkę możemy użyć ponownie po 90 sekundach. Co jest naprawdę dużą zmianą i naprawdę zmienia przebieg rozgrywki. Moim zdaniem jedna z lepszych w ogóle zmian, jaka kiedykolwiek weszła do całego World of Tanks. Tak więc podsumowując update 0.9.18, dostaliśmy nowy mechanizm losujący, czyli 3-5-7 dla 3 poziomowych bitew oraz 5-10 dla 2 poziomowych bitew. Nerf albo buff dla artylerii, w sumie to jest dość kontrowersyjna sprawa, więc nie powiem, czy to jest buff czy nerf, po prostu inna rozgrywka artylerią. Nowe czołgi 10 tieru, czyli chodzi tutaj o lighty oraz to, że regenerują się materiały eksploatacyjne. Update 1.0 z 21 marca 2018 roku. I najważniejsze, co zmieniono w tym update'cie, to jest oczywiście odświeżona grafika. World of Tanks przeszedł na nowy silnik graficzny i wielu graczy myślało, czy ich komputery będą w ogóle działać na nowej grafice do WOTA. Na szczęście udało to się posklejać jakoś w całość i nowa grafika wygląda o niebo lepiej od starej, jednocześnie nie wywierając negatywnego wpływu na wydajność słabszych komputerów. Oczywiście z czasem wydajność się poprawiała poprzez kolejne update'y, ale już na samym początku było dobrze, było naprawdę dobrze. Po prostu sama zmieniona grafika, może nie tyle zmieniona, co mocno odświeżona, dała naprawdę dużo do samej rozgrywki. A jeszcze dodajmy do tego mapy HD. Aż 30 map zostało poprawionych, upiększonych, no nie wiem jak nawet to nazwać. Po prostu zostały zmienione tak, aby wykorzystywały w pełni nowy silnik graficzny. Dodajmy do tego również muzykę 2.0, która usprawniła po prostu dźwięk i nagrano całą nową muzykę do WOTA. No i jako wisienka na torcie dodano nowy garaż. Tak więc naprawdę update jeden z największych, moim zdaniem jeden z najlepszych przez to, że grafika w WOTie została w końcu zrobiona na tyle dobrze, że przez kilka lat jeszcze taka naprawdę może być.
Wcześniej WoW wyglądał jak kupa, teraz wygląda jak po prostu ładna kupa. Jeżeli macie swoje zdanie na temat update'ów, które były najlepsze, oczywiście nie najważniejsze, tylko właśnie najlepsze, dajcie o tym znać w komentarzu. No i to tyle w tym krótkim troszeczkę filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka oraz suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!